Jeszcze tyle osób w tym studio naraz chyba nie widziałem. Jest tutaj prawie cała ekipa filmu, który przed chwilą miał premierę na ekranie, dużym ekranie Kina Orzeł. Film Miś Berlina, pełnometrażowa produkcja, zrobiona w większości przez bardzo młodą ekipę i przez nieco starszych, wspierających tę młodą ekipę ludzi. No i to imponujące. Imponujące pod względem rozmachu, pod względem scenariusza i pod tym względem również, że cały film w języku angielskim. Ja witam teraz wszystkich obecnych w studio, a tych, którzy są najbliżej mikrofonu, proszę o to, aby się przedstawili. Proszę. Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Szałkowski. Dzień dobry, nazywam się Michał Modrzejewski. Dzień dobry, Filip Rzesiński. Kacper Modrzejewski. Słuchajcie, no przed chwilą ze sceny reżyser powiedział, że to całe to przedsięwzięcie trwało przez cały rok szkolny. Bez wątpienia widać na ekranie wasze duże zaangażowanie. O tych pierwszych filmowych przygodach, jeśli możecie, to powiedzcie jeszcze chwilę. Nagrywaliśmy już pierwszą część Pink Handbag, no i teraz mieliśmy większe doświadczenie w tej drugiej części, no ale doszło trochę nowych aktorów, ale myślę, że szybko się też nauczyli grać od tych aktorów, którzy wcześniej grali. A skąd ten pomysł, żeby ten film był w całości zagrany po angielsku? Bo chwilami to było słychać, że nie wszystkim ten język do końca leży, chociaż niektórzy posługiwali się z nim w sposób imponujący. Natomiast dlaczego po angielsku? Zaczęło się od tego, że mieliśmy kółko angielskiego, ale nie chcieliśmy go wykorzystywać na rozwiązywanie nudnych testów, więc wpadliśmy na pomysł, żeby nagrać film po angielsku. Mhm. Powiedzcie, co było najtrudniejsze w tym wszystkim, bo to bez wątpienia praca aktora amatora pewnie jeszcze bardziej, to jest ciężki kawałek chleba. Mówiliśmy tutaj o 8-godzinnym dniu pracy, co w przypadku młodych ludzi jest pewnie nawet nielegalne. Natomiast powiedzcie, co stanowiło największy problem w tej pracy aktorskiej? Najtrudniejsze było nauczenie się ról i tekstów oraz powtarzanie w kółko i w kółko naszych ról, ponieważ za każdym razem prawie wszyscy się mylili. To znaczy, że jedna scena to ile mniej więcej było dubli? No, zależy, czy była długa, czy krótka. Może tak pół godziny? No. Czasem 9 godzin. Okej, a powiedzcie, no bo mówicie, że to wszystko wzięło się z kółka języka angielskiego. Jak przebiegał casting? Jak wyglądało to dobieranie poszczególnych osób do ról? Do filmu, w filmie brali udział uczniowie, ci, którzy uczęszczali na kółko języka angielskiego i ci, którzy wymyślili to przedsięwzięcie. W tym filmie wcielacie się w części w ludzi dorosłych. Niektórzy z was grają ludzi młodych. Ja teraz nie jestem w stanie, bo wy wyglądacie zupełnie inaczej na ekranie. Nie do końca jestem w stanie skierować to pytanie być może do właściwej osoby, ale jak to jest wcielić się w dorosłą osobę na ekranie? Wcielić się w osobę dorosłą na ekranie jest bardzo trudno, gdyż jeszcze nie dorośliśmy do tego, tak to mi się zdaje. I no jest bardzo trudno. Nie zawsze wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. Czasami trzeba wiele razy powtarzać, no a to jest bardzo męczące. Mieliśmy tutaj do czynienia z taką konwencją kryminału, czasami z przymrużeniem oka, z elementami, nie wiem, fantazy albo czegoś w tym stylu. Tak patrzę na was, to niektórzy z was filmów, które pewnie inspirowały reżysera, pewnie nie widzieli albo nawet nie powinni widzieć, jak wam się grało w takiej konwencji. Wy lubicie kryminały? Wy lubicie takie historie z dreszczykiem, takie mroczne? Lubimy taki ukryty wątek. Film zdominowany przez kobiety, można powiedzieć. Kiedy Remik Brzozawacki wywoływał głównych aktorów grających najważniejsze role na scenie, no to najpierw były dziewczyny, później było dwóch panów, a na końcu jeszcze weszło no, kilkanaście chyba dziewcząt. Jak to jest, panowie, z wami? Nie garniecie się tak do aktorstwa jak koleżanki? Może by się tak wydawało, ale to nieprawda. Może nawet chłopaki przykładali się do tego bardziej niż dziewczyny.
Mówię to zwłaszcza o tobie, Kinga. Dzięki. To słuchajcie, w takim razie ja mam jeszcze jedno pytanie, nie wiem czy do was, czy wy będziecie to wiedzieli, czy pan reżyser, ale ten film, który miał dziś premierę na dużym ekranie, gdzie będzie można jeszcze zobaczyć, bo podejrzewam, że nasi słuchacze po wysłuchaniu tego materiału będą mieli ochotę zobaczyć, jakie są efekty waszej ciężkiej, prawie całorocznej pracy. Pewnie wstawimy ten film na YouTube. I na Facebooka. Okej, dziękuję wam bardzo. Za chwilę rozmowa z dorosłą ekipą. A was jeszcze proszę, żebyście zachęcili jakoś naszych słuchaczy do tego, by ten film obejrzeli. Prosimy, abyście oglądali nasz film, ponieważ bardzo was prosimy. A film się nazywa? The Merlin Study. Dziękuję wam bardzo. Dorosła część ekipy filmu Miś Merlina z nami. Proszę się przedstawić. Rita Modrzejewska, kostiumy. Karol Koprowski, zdjęcia. Krzysztof Łuczak, sprawca zamieszania. Państwo są wszyscy związani z miejscowością, z której państwo do nas z tym filmem przyjechali. Proszę powiedzieć, jak doszło do tego, że w tej małej społeczności wpadli państwo na pomysł, żeby nakręcić film i to nie byle jaki, pełnometrażowy film, który robi wrażenie nie tylko zresztą przez swój metraż, ale również z tego względu. To znaczy nie do końca jesteśmy związani z miejscowością, ponieważ no, film był realizowany w szkole podstawowej w miejscowości Wronowy, no, natomiast właściwie pani Edyta mieszka tam, natomiast my z panem Karolem mieszkamy w pobliskim miasteczku, bo tak by to trzeba określić strzelnie. I pytał pan, skąd pomysł, żeby w takiej małej miejscowości tak... Tak, żeby zaangażować tych młodych ludzi i nie tylko zresztą młodych. Jedna z dziewczyn Kinga zdaje się powiedziała właśnie, jaka była przyczyna. No, ja prowadziłem takie kółko języka angielskiego w szkole i tak jak ona dokładnie powiedziała, no, żeby nie robić po raz kolejny tam setny jakichś ćwiczeń z gramatyki, czy wypełniać jakichś testów, no to ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić coś innego, no i były różne pomysły, między innymi właśnie, aby nakręcić film w języku angielskim. Ale to no, dość ekscentryczna forma, no i bardzo czasochłonna, bo no jednak tak jak pan powiedział ze sceny, prawie rok pracy, przedsięwzięcie ogromne. No, rzadko kto zajmujący się czymś innym zupełnie w życiu decyduje się na to, żeby tyle czasu poświęcić takiemu projektowi, żeby zaangażować do niego taką grupę ludzi. No, ja słyszałem, że już były wcześniej jakieś takie filmowe różne projekty, natomiast no, to jest imponujące, że chciało się państwu zabrać za coś, co ma taki duży rozmach. To w ogóle przewidywali państwo, że to zajmie tyle czasu, że to będzie tyle trwało? Po poprzednim projekcie, który razem tworzyliśmy tutaj z reżyserem i z panią Edytą, troszeczkę się spodziewaliśmy, że będzie więcej pracy, bo poprzednio zajęło nam to jakieś 4-5 miesięcy. Tak. Ale teraz mieliśmy troszeczkę więcej sprzętu, pracowaliśmy na troszeczkę bardziej rozłożystym scenariuszu, gdzie było więcej tego wszystkiego ujęte. No i tak można powiedzieć, że scena po scenie, dzień po dniu wyszło rok czasu szkolnego. Nie licząc jeszcze tutaj montażu, który też pan Krzysztof, różnych przygotowań, make-upu i tak dalej, na którym właśnie pieczę sprawowała pani Edyta. No i moja skromna osoba, która to wszystko składała na kamerze czy na aparacie, bo teraz właśnie różnymi formami się to filmuje, jedną całość. A doświadczenie filmowe jakieś? Bo ten film no, wygląda nie najgorzej. No, bardzo dziękuję. No, od paru ładnych lat zajmuję się hobby, znaczy prowadzę studio fotograficzne już z pokolenia na pokolenie, które zaczynał mój tato paręnaście, parędziesiąt w sumie lat temu. I tak zajmuję się hobbystycznie, delikatnie, zarobkowo filmowaniem różnych rzeczy, różnych uroczystości i pewnego dnia po prostu pan Krzysztof przyszedł się zapytać, czy bym nie pomógł. Pytałem o inspirację młodych ludzi, ja właściwie sugerowałem im, że nie powinni znać tych filmów, którymi się pewnie państwo inspirowali, no bo tutaj bez wątpienia pewnie głównie przez muzykę skojarzenia z kinem Quentina Tarantino, również ta oczywista inspiracja Monty Pythonem. Czy nie mieli państwo takiego poczucia, że młodzi ludzie kompletnie nie wiedzą o co chodzi, albo że nie powinni faktycznie znać tych filmów, albo że poznajemy je dopiero za kilka lat? No myślę, że jest właśnie tak, jak pan mówi. Może oni rzeczywiście nie do końca powinni wszystkie filmy Pythonów oglądać jeszcze w tym wieku, ale niech to będzie jakaś inspiracja na przyszłość, bo ja generalnie no, uważam, że ten cały film, który też dzięki panu Karolowi będziemy mieli w formie DVD,
Oni sobie go tam obejrzą za ileś lat, będą już dorośli, może ktoś z nich wtedy no, bardziej zainteresuje się kinem i wtedy wyłapie takie różne smaczki, które tam się również na końcu pojawiły, tam były takie elementy jeszcze szekspirowskie, to nie wiem, czy to dostrzegli sami ten fakt w samym zakończeniu. Próbowaliśmy tam zawrzeć jakieś takie elementy, no żeby w przyszłości, kiedy dorosną, również znaleźli w tym coś ciekawego. Pytanie właściwie przede wszystkim do Pana, bo to jest duża ekipa, dużo młodych ludzi, którzy wiadomo, że mają ogromną ilość energii i rozumiem, że zapanowanie nad tym żywiołem to nie była łatwa sprawa. To było łatwiejsze na przykład niż przeprowadzenie lekcji, zapanowanie nad ludźmi, którzy są w klasie, przez to zainteresowanie, czy wręcz odwrotnie, czy zdyscyplinowanie ich i namówienie na przykład, nie wiem, na 10 dubli jakiejś sceny, czy to stanowiło jakąś trudność, bo praca z młodymi aktorami to jest nawet duże wyzwanie dla profesjonalnego reżysera. Dlatego o to pytam, bo wiadomo, młodzi ludzie mają swoje ścieżki. Właśnie teraz mnie tu rozpraszają za szybko. Nie, myślę, że nie było jakichś większych problemów tego typu, tym bardziej, że no, ta nasza grupa aktorska nie była aż tak liczna, bym powiedział. Zresztą tu miałem wsparcie Edyty w sprawach takich, żeby ogarnąć to całe towarzystwo, ale no, myślę, że nie mieliśmy jakichś większych problemów, nawet jeżeli trzeba było z 10 czy 15 razy powtarzać tam jakieś ujęcie. No przynajmniej no, może pamiętacie coś, jakieś takie kłopoty, to no, raczej kłopotów nie było większych, jakiś taki. No ja tutaj się śmiałam do kolegów, że malutki szlif też wkład w ich zdyscyplinowanie może jakieś się pojawiło w momencie, kiedy występowali na deskach teatru, bo wcześniej trochę się bawiliśmy w teatr. Tak. I również żeśmy przygotowywali spektakle teatralne, były to często właściwie w dużej mierze spektakle wyreżyserowane przez również kolegę, który występował też w tym naszym tutaj projekcie. Bawiliśmy się w teatr, przyszedł czas na film. Myślę, że dzieci były już trochę przygotowane do tego, że próba to nie jest zabawa tylko, ale również ciężka praca. A przygotowanie ich wizualnie do roli dorosłych, to pewnie też dużo pracy. Sporo, ale też fajna zabawa. Próby, dzieci były tak wdzięczne, zadowolone, chętne. Naprawdę w większości przypadków odczuwało się, że się bawią, podbiegają do lustra, oglądają się, poprawiają. Także wielka przygoda. Tak. Bardzo się cieszę, że Państwo mogli nas odwiedzić. Bardzo dziękuję za to, że Państwu się chciało zrobić ten film, bo myślę, że to duża radość dla tych młodych ludzi, którzy mogli się zobaczyć na ekranie, którzy będą mogli to zobaczyć za ładnych kilka lat. No i mam nadzieję, że Państwu się uda z tym filmem dotrzeć gdzieś do jakiejś szerszej publiczności. Jeśli będą mieli Państwo już jakieś sygnały o tym, gdzie ten film można będzie obejrzeć, to oczywiście zapraszam do nas z taką informacją. My będziemy to przekazywać i pozostaje mi chyba życzyć Państwu, żeby kolejne projekty z równie dużym, a może nawet większym rozmachem się Państwu udawały. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękujemy.